Od 11 lat pomagamy mieszkańcom wsi ratować ich wiejskie szkoły. I to się wspaniale udaje właśnie dzięki internetowi. Wszelkie materiały, które przygotowaliśmy dawno temu, mogły być wysyłane tak naprawdę właśnie dzięki tym nowoczesnym narzędziom komunikacji. Trafiały one do każdej wsi, która tego naprawdę chciała i gdzie byli ludzie, którzy wiedzieli, że chcą uratować swoją szkołę. W tym roku znów jest sytuacja, gdzie jest kolejna fala likwidacji szkół, trudna sytuacja ekonomiczna, niż demograficzny, wszystko to wiemy. I znów zachęcam do tego, żeby ratować te szkoły w każdej wsi, nawet najmniejszej, gdzie jest kilkoro czy kilkanaścioro dzieci, powinna powstać placówka edukacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców, która będzie wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia, komputer, internet, programy do tego odpowiednie. I jeżeli to będzie dobrze zorganizowane, to będzie tanie. Te komputery powinny rano pracować dla dzieci, dla szkoły, a po południu pracować jako centrum informatyczne na całą wieś. I wtedy się okaże, że ten komputer jest wykorzystany kilkanaście godzin na dobę i to będzie bardzo ekonomiczne. Bardzo ważne jest również to, żeby samorządy dostrzegły w informatyzacji szansę na zachowanie tych wiejskich placówek, a jednocześnie ograniczenie ogromnych kosztów, które w tej chwili utrzymanie małych wiejskich szkół oznacza dla gminy. Także to jest w tej chwili wielkie wyzwanie, wielka możliwość, wielka przygoda, w której wszyscy możemy uczestniczyć dzięki internetowi.